Chwała Jezusowi, witajcie. Dobrze być z wami naprawdę. Nie pierwszy raz tu jestem. Nie bywam u was często, ale czasem bywam. Bywałem jeszcze tam w poprzednim budynku, tam koło torów kolejowych. Chociaż w Czechowicach się ma takie wrażenie, że wszystko jest koło torów kolejowych. To jest prawda, że nasze żony usługują z nami. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z takimi już naprawdę sędziwymi pastorami. Wiecie, tam chyba, nie licząc mnie, że byłem najmłodszy, to tam najmłodszy miał chyba 70 ileś. No i mówili o różnych swoich wydarzeniach ze swojej służby i właśnie jeden z pastorów, pastor z zboru Assembly of God z Teksasu, mówił o tym, jak żona przeżywa kazanie i mówi, że najbardziej było niezwykłe, kiedy kiedyś głosił kazanie i za każdym razem mówi, kiedy głosiłem, no to żona była, zawsze była ze mną, ale tamtego razu moja żona była wyjątkowo ze mną. Mówi, co głoszę, to zauważyłem, że moja żona głowę pochyla, rusza się, przeżywa. Mówi, co takiego, moją żonę tyle lat mnie słucha, ponad 40 lat mnie słucha, a tak przeżywa. I potem mówi, w samochodzie ją spytałem, a ona mówi, za każdym razem, jakżeś wychodził z zakazalnicy i coś mówiłeś, podnosiła ci nogawka spodni, nie wiem, czy zauważyłeś, że spodnie z piżamy nie ściągłeś. I wychodziła ci ta nogawka z piżamy. On myślał, że ona przeżywa tak jego kazanie. Ale nasze żony rzeczywiście nam służą, pastorze, to jest prawda. I cieszę się, że tu jest moja Anetka, moja córka i moja kochana Gosia, z którą ponad 30 lat wędrujemy i zawsze mówię, że gdyby nie ona, to nawet nie wiem, czy bym w ogóle był w służbie. I to naprawdę nie jest uprzejmość, tylko to jest świadectwo. Modliliśmy się pieśniami. Nie wiem jak wy, ja mam zwyczaj słuchać uważnie pieśni, które śpiewam. Czasem mi się nawet zdarzy, i to we własnym zborze, że mi się jakaś pieśń zupełnie nie spodoba. Nie wiem, czy też tak masz, że ktoś coś przyniesie, jakby to akceptuje, ale potem, kiedy to śpiewam, to czuję, że to jest o mnie, albo to jest bez sensu. Nie? Oczywiście bardzo rzadko się to zdarza. Ludzie powoli się uczą i są wyczuleni. Ale dzisiaj jedna z waszych pieśni w ten najbardziej pozytywny sposób mnie dotknęła. I tak Bóg dotknął mojego serca, gdy modliłem się tutaj. Śpiewaliśmy mu, że ja tą pieśń śpiewam od lat, znam ją na pamięć, że nie szczycę się mądrością, Panie, tak? Nie szczycę się z dostatku moich sił. Nie szczycę się z tego, co posiadam, Tobą szczycę się. I potem są słowa, że wzniosły jest Jego tron. I tak się tu modliłem, podnosiłem sobie ręce, pełny luzik, wiecie. Chyba jak się w gościach usługuje, to jest jeszcze większy luzik, bo u siebie to człowiek tak patrzy, czy wszystko jest okej. I tak nagle dotknęło mnie, że faktycznie nie musimy się szczycić naszą mądrością, bo trudno się szczycić czegoś, czego nie mamy. Czym są nasze siły? Posiadanie. Czymże są rzeczy, które posiadamy? Samochód, którym ekscytowałem się 20 lat temu, nie wiem, czy dzisiaj nie jest kolejnym przetopionym samochodem w hucie. Czym jest wszystko, co mamy? Jakże wzniosły jest Twój tron. I tak poczułem, że gdy to jest szczere w moim sercu, ta modlitwa, to Duch Święty niesie odpowiedź. Skoro nie szczycisz się ze swoich sił, dam ci moje siły. Skoro nie szczycisz się ze swojej mądrości, dam ci moją mądrość. Skoro nie szczycisz się z twojego posiadania, ja będę twoim zabezpieczeniem. A skoro radujesz się moim tronem, to będziesz przed nim stał na wieki i mógł uwielbiać. I to jest wniosek z dzisiejszej pieśni. Błogosławię was. Inna rzecz, która mnie dotknęła, to kiedy wasz kochany pastor Andrzej rozpoczynał nabożeństwo, powiedział, czy masz gotowe serce, czy jesteś gotowy. I natychmiast w mojej głowie było coś takiego, Panie, czy jestem gotowy na to, co masz dla mnie dzisiaj? Może mam moje gotowe odpowiedzi, a może jestem gotowy na twoje? I chciałem wam powiedzieć, nie miejcie waszych odpowiedzi gotowych. Miejmy gotowe to, co Bóg chce do nas powiedzieć. My, niedoskonali, grzeszni, zamotani w tym świecie często ludzie, miejmy serce gotowe na Jego odpowiedzi, na Jego prowadzenie.
Coś ostatnio też zauważyłem, to takie ciągle jest taki wstęp, bracie. Chłop ma wstępy, nie? No wiesz, jak się raz na rok gdzieś jest, to... Wczoraj Czechowice były u nas, my dzisiaj w Czechowicach, mógłbym powiedzieć. I wczoraj też niezłe zaskoczenie było, dlatego że wybrałem się wczoraj na młodzieżowe spotkanie. Kto z was tam wczoraj był? Są tutaj osoby? O, jest parę. I pamiętacie, o czym wczoraj było kazanie? Pierwsze, co powiedziałem do mojej córki, jak wsiedliśmy do samochodu, to do niej mówię, wiesz co ciekawe, bo mieliście na młodzieżową na Zacheuszu. Ja też chcę dziś w Czechowicach mówić o Zacheuszu. A więc coś w Czechowice Pan Bóg ma dla was o Zacheuszu, młodzież. Jezus szuka tego, co zginęło. W Ewangelii Łukasza, którą jeżeli chociaż raz czytaliście, to pamiętacie takie charakterystyczne, nawet na szkółce się je używa, tych historii. Historie, gdzie Jezus użył tych niezwykłych słów, że przyszedł, aby szukać to, co zginęło. I takie szczególne jego przykłady w tym wszystkim dotyczą owcy, monety, marnotrawnego syna i Zacheusza. Takie najbardziej popularne, tego tam więcej znajdziecie we wszystkich Ewangeliach, nie zawsze jest to może wyrażone w taki sposób. Niedawno w innym miejscu byliśmy na wyjeździe, głosiłem właśnie z tego 15 rozdziału Łukasza, nic z niego nie będę głosił, ale tam mamy tą owcę, czyli coś zgubione gdzieś na zewnątrz, mamy monetę, coś zgubione wewnątrz i mamy syna, którego zgubienie się i śmierć nie polegała na tym, że zgubił się nie znając adresu mieszkania ojca, bo bardzo dobrze trafił, gdzie miał wrócić. On się zgubił w tym, że był synem. I odnalazł się w tym, że odnalazł w sobie syna. I tamto słowo często podkreślam je, kiedy głoszę z tamtego fragmentu w wielu różnych okazjach i na wiele sposobów, że u Boga nikim innym oprócz dzieci Bożych być nie możemy. On kombinował, jak szedł po drodze, pamiętacie, co powie ojcu, jak to załatwi i tak dalej, ale u Boga można być tylko jego dzieckiem. My nie będziemy mu wyznaczać jeszcze jakichś funkcji. Jesteś dzieckiem Bożym albo nie jesteś dzieckiem Bożym. On tam zaczął tłumaczyć, ojcze, to, ojciec go w ogóle nie słuchał. Nie z tego fragmentu usługuję, chcę tylko was wprowadzić w coś ciekawego. Jezus przyszedł znaleźć to, co zginęło. Jego zgubienie się było w tym, za kogo się uważał. Nie brak adresu. Parafrazując, na współczesny język mógłbym powiedzieć, on znał adres zboru, on znał doktrynę zboru, to jest oczywiście daleko posunięta parafraza, ale on nie znał swojej tożsamości, kim jest, i próbował ją na nowo ustalić. A pokuta czyni cię zawsze najbliższym sercu Ojca dzieckiem Bożym. Jezus szuka tego, co zginęło i teraz chciałbym dzisiaj zająć się właśnie Zacheuszem. Jesteśmy na ostatnim etapie drogi Jezusa do Jerozolimy. Ciągle jest dość daleko, bo jak pamiętamy, jeśli ktoś już czytał, za chwilę znajdziemy się w naszym fragmencie blisko Jerycha. Jezus zmierza do Jerozolimy i bardzo dobrze Jezus wie, co tam się stanie. Również pragnie parę razy powiedzieć o tym swoim uczniom, ale nie dociera, bo na wszystko przychodzi czas, Jezus o tym wie, miłuje ich i miłuje ludzi, których spotyka po drodze, okazując im swoją miłość. Wejdźmy w ten fragment Słowa Bożego. Łukasz 19, rozdział, pierwszych 10 wersetów, przeczytajmy sobie razem. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem,
zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Chwała Bogu. To jest i moja historia. Przypomnijmy sobie jeszcze raz pierwszy werset. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. Jeżeli dłużej, przyjaciele, poczytacie Słowo Boże, to samo słowo Jerycho ma już swoje skojarzenia, prawda? Nie da się być czytelnikiem Biblii i nie kojarzyć Jerycha. Miasto. Niedawno taka myśl mi przyszła. Znaczy niedawno, czas leci. Może to nie było tak niedawno. Miasto to jest dużo ludzi, ale przejście Jezusa zmienia miasto tylko na tyle, na ile zmienia się indywidualny człowiek, który spotyka się z Bogiem. Jezus nie zmienia miasta jakoś automatycznie, nie? Kto z was lubi na przykład historię, to wiemy, jak wyglądały czasami w historii nawet naszego kraju tak zwane ewangelizacyjne krucjaty czy wyprawy, gdzie rycerstwo, szczególnie Połabie, Północ, czy Zajagieły na przykład też, no to jest kilka takich okresów, nie jest to wykład z historii, ale otaczano taką wieś pogańską, ścinano im tego bałwana, tam na litewskich terenach wynoszono do lasu ich węże, bo oni je tam czcili. Stawiano w miejsce tego zepsutego bałwana jakiegoś innego, który miał przedstawiać jakiegoś bohatera biblijnego, czy to samego Jezusa, czy jego mamę i tak dalej. A potem gnano ludzi nad rzekę i do wody 100 chłopów i 100 świętych Stanisławów. I wychodziło 100 Stanisławów, 100 Maciejów, 100 Katarzyn, Jadwig i tak dalej. Stawiano ptaka, wieś zewangelizowana. Komu się nie podoba, niech się nie odzywa. To nie jest ewangelizacja. Jesteśmy zgromadzeniem. Pastor powiedział, że jesteśmy zgromadzeniem. Eklezja. Pięknie przypomniał wasz pastor wam z greki, zgromadzenie wywołanych. W oryginalnej eklezji tej greckiej musieli to być obywatele, wolni od długów i niewolnictwa, nie mający nad sobą zwierzchnictwa długu żadnego innego pana, mogli uczestniczyć w eklezji, mogli zabierać w niej głos. Taka była Grecja, tak się rządziła. Jesteście eklezją. To, co jest w nas szczególne, tworzymy zgromadzenie, ale to zgromadzenie ma coś szczególnego w sobie. Nie jesteśmy zgromadzenie, które zebrano tak zwaną, jak to się u nas na Śląsku mówi, kupą, ale jesteśmy zgromadzeniem, gdzie każdy z nas indywidualnie coś musiał z Jezusem przeżyć. Amen. Niby zgromadzenie, ale jednak indywidualne przeżycie nas zgromadza. Miasto się nie zmienia przez to, że wyznamy, nie wiem, nad Bielskiem my, czy wy nad Czechowicami władzę Jezusa. I pójdziemy do domu, uznawszy, że sprawa została załatwiona. Nie mówię teraz, że nie należy się modlić o miasto. Zupełnie w tym miejscu nie idźcie teraz. Chodzi mi o coś takiego, że można krzyczeć Jerycho dla Jezusa, można krzyczeć Czechowice dla Jezusa, można krzyczeć Bielsko dla Jezusa, ale to, co się naprawdę dla Jezusa dzieje, dzieje się w indywidualnym sercu otoczonym naszą troską, modlitwą, uwagą i ewangelizacją. Nie w tym, że ja wyznam, ogłaszam, że Jezusa ogłaszam królem nad Czechowicami teraz. Po pierwsze, wiecie, patrząc na to znowu historycznie, ja lubię historię. Wiecie, za kogo się trzeba mieć, żeby Jezusa ogłaszać królem? Ktoś, kto miał prawo ogłoszenia jakiegoś władcy królem, to był naprawdę ktoś. Ja wiem jedno, że jestem grzesznik zbawiony przez Jego łaskę, Jego krwią. On jest królem bez względu na to, co ja sobie ogłoszę. Można krzyczeć Jerycho dla Jezusa, Czechowice dla Jezusa, Bielsko dla Jezusa, ale musi człowiek coś osobiście przeżyć, żeby naprawdę był dla Jezusa. Jego dom, jego życie, jego każdy krok. O tym chcę dziś powiedzieć. Sami widzicie, że w samym tym zagadnieniu można by godzinę jeszcze tutaj nawet teologicznie podejść do ewangelizacji, ale nie w tym kierunku dziś idę. Macie przywilej mieć wspaniałego pastora. Dzisiaj prywatę trochę sobie pozwolę. Jak uwielbiałem bracia Andrzeju, przypomniało mi się jako młody chrześcijanin, bardzo niedoświadczony, moim zdezelowanym na rosyjskich drogach Volkswagenem przyjechałem kiedyś do ciebie do Ustronia. Nie wiem, czy to pamiętasz w ogóle.
Przyjechałem tam, byłeś w biurze, usiadłem, otoczyłeś mnie troską, miłością, modlitwą. Wiecie, nie miałem przyjaciół w Polsce, ponieważ siedzieliśmy z żoną tysiące kilometrów od Polski. Ale czasem wpadłem do Ustronia. W Bielsku znałem właściwie tylko naszych zborowników i może paru innych wierzących. Ale właśnie modlitwa, troska, miłość osobista, to coś, to jest, co zmienia. A tak też z Jezusem każdy musi przeżyć to spotkanie indywidualnie. Wokół jest wielu, ale oni potrzebują swojej historii zbawienia, swojego świadectwa, nie czegoś masowego. I to jest opowieść o tym, bo wracam do Zacheusza, bo mi tak to Jerycho tu ruszyło, opowieść o tym, jak Bóg znajduje odpoczynek w naszym domu i jak my znajdujemy odpocznienie w Nim. To jest przez to, co się w nas dzisiaj rozgrywa. Czasem w swoim zborze czy w mojej modlitwie jestem świadomy i mówię o tym fakcie, że to, co w Kościele czyni cud, to jest wiele aspektów. Jednym z nich jest głoszone słowo i ten cud, który, bo ani ja nie jestem nikim szczególnym, ani ty, a jednak On nas umiłował, On jest tutaj kimś szczególnym, godnym chwały. Amen. I cud się rozegra między mymi ustami, twoimi uszami. Cud Bożego Słowa, że to słowo w tobie przyniesie jakiś owoc. Stary Testament mówił, wracam do mojego Jerycha, że ten, kto odbuduje Jerycho, będzie przeklęty. Czy gdyby Jezus był jedynie jakimś, tak jak wtedy było wielu, gdyby Jezus był fanatykiem religijnym, to by ominął Jerycho. Byłby tam zaraz odpowiedni werset, byłoby szybciej. Ale Bóg jest Bogiem, który poszukuje ludzi, który szuka ludzi. Jest Bogiem poszukującym człowieka, bo to nie człowiek jest człowiekiem poszukującym Boga. Bóg umiłował ludzi, bo to nie jest tak, że my umiłowaliśmy Boga. My to umiłowaliśmy nasze grzechy. On umiłował i przyszedł. I Stary Testament mówi, że ten, kto odbuduje Jerycho, będzie przeklęty, ale nie ten, kto ogłosi tym ludziom łaskę Bożą i Jezus idzie i jak Słowo Boże mówi, idzie i niszczy dzieła diabelskie. Czasami, wiecie, też w życiu tak bywa, że ludzie pytają, czy ja jestem przeklęty. Nie wiem, czy takie pytania kiedyś do was doszły. Ja nieraz miałem w moim gabinecie duszpasterskim osobę, która bracie, a może ja jestem przeklęty. Znowu, nie jest to dziś mój temat, ale mogę powiedzieć jedno zdanie, które absolutnie oddaje to, w co wierzymy. Wszystko, co jest poza Chrystusem, jest przeklęte na tym świecie. Ponieważ przeklęte to jest odwrotność błogosławione, a błogosławione to jest szczęśliwe w Nim. Jeśli jesteś w Chrystusie, nowym jesteś stworzeniem, jesteś kimś, na kogo Bóg zwraca uwagę przez swojego Syna. Masz prawo się do Niego modlić. Bez względu na miejsce, w jakim mieszkasz i przeszłość, Syn Boży czyni wszystko nowym i jest potężny w twoim życiu. Nie zostałeś powołany do strachu, żeby grzebać w przeszłości, co też tam było nie tak. Ja nie mówię teraz o wyznawaniu grzechów, ale o lęku przed tym, że ludzie zaczynają grzebać nie wiadomo gdzie. Bóg nie jest Bogiem, który zamierza z tobą rozmawiać o przeszłości. Potem, gdy wyznasz grzechy, Bóg ma nowy temat. Mówi, porozmawiajmy o przyszłości. Mam dla ciebie plan. Chcę cię użyć i poprowadzić do królestwa. Jerycho. Dawniej w tym miejscu doświadczyła łaski Rahab. Kiedy mówimy o Rahab, to nigdy nie mówię o Rahab Kowalskiej. Jak już się używa dwóch słów, to się używa nierządnica. Rahab. Tak się przykleiło. Rahab, a teraz doświadcza Zacheusz, Jerycho. To czyni go rodziną przez wiarę, przynajmniej z Rahab. Rahab jest w genealogii Jezusa, to jest ta właśnie Rahab, no ta taka politycznie niepoprawna dla religii. Ta Rahab, nierządnica, mieszkała tu, gdzie teraz idzie Jezus i gdzie jest Zacheusz. Wypełniają się słowa Jezusa, które powiedział w Ewangelii Mateusza, że zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. No i jeszcze jedna komplikacja w tym całym Jerychu niepoprawnym politycznie. Jezus i Zacheusz. Ich spotkanie, tak na
tak zwany chłopski rozum wydaje się niemożliwe. Tylko nam, przyzwyczajonym do Biblii czytelnikom, wydaje no takie normalne, nie Jezus, ale no, no tak, to jest tam. Ale zastanów się, czy oni mieli szansę się spotkać? Jakie ja miałem szansę w ogóle spotkać się na przykład z pastorem Andrzejem? Ja jestem mieszkaniec hotelu robotniczego, wychowany w blokowisku. Tam mnie Bóg znalazł. Nie miałem nigdy nic wspólnego z takimi ludźmi jak wy, a jednak zobaczcie, jesteśmy tym samym, jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. W Nim się spotkaliśmy. Jaka jest szansa, żeby ktoś taki jak ja spotkał kogoś takiego jak ty? Ty masz swoją historię, ja swoją. Coś Bóg uczynił. Jezus i Zacheusz, ich spotkanie wydawało się niemożliwe. Jak powiedziałem, my przyzwyczajeni jesteśmy, no spotkali się, ale Zacheusz był kimś, z kim, jeśli chodzi o Pana Boga, to sobie dawno dano spokój. Uczniowie wiedzieli, że to nie takie proste. Widzieli to. Ale Bóg postanowił nas czegoś uczyć. Nauka tej opowieści zaczyna się jakby już wcześniej, jak powiedziałem, tam, gdzie widzimy Jezusa poszukującego człowieka. A teraz mamy Zacheusza. Zacheusz był bardzo bogaty. I rozdział wcześniej czytamy o bogatym młodzieńcu. Dwóch bogaczy mamy tak blisko siebie i dwie różne reakcje. Ta jest inna, gdzie bogaty młodzieniec ma jakby tu swoje priorytety i tutaj u Zacheusza też, gdzie w nim jest pewne pragnienie, które Bóg w nas składa. Oto do Jezusa podchodzi bogaty dostojnik chwilkę wcześniej, w sensie tekstu słowa. Po rozmowie z Panem odchodzi zasmucony, zbyt kocha swoje stanowisko, pieniądze, szczyca się mądrością moją, Panie. Szczycę się dostatkiem moich sił. Szczycę się z tego, co posiadam. Jakże daleki jest Twój tron, musiałby zaśpiewać. Odwrotność naszej pieśni. I po rozmowie z Panem odchodzi zasmucony. Za bardzo kocha to, czym jest. I Słowo Boże mówi, że gdy go Jezus takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majętność wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ludzie na takie słowa odpowiedzieli, któż wtedy, to kto może być zbawiony? A on powiedział, że są rzeczy, które są niemożliwe u ludzi, ale możliwe u Boga i jedna z takich przed wami stoi, nazywam się wasz brat Mirek Kules. Bóg mnie zbawił, ciebie zbawił. Któż może być zbawiony? Ten, u kogo zatrzyma się Jezus. Bo Ewangelia to nie takie spotkanie po drodze, gdy sobie mówimy cześć. Kiedy sobie mówimy cześć, to się raczej mijamy. Jest to tylko sygnał, że idziemy w dwóch różnych kierunkach. Ty idziesz do sklepu, ja idę ze sklepu. Może nawet się na chwilę zatrzymamy, ale nasz kierunek jest inny. Ewangelia to jest takie spotkanie, gdzie idziemy dalej razem. Gdzie nie oddalamy się, a zbliżamy. Czasem mijamy się na drodze, pozdrawiamy, ale to jeszcze nie jest przyjaźń. Nieraz tak się mijałem z kimś znajomym, idąc w przeciwną stronę. Czasem tak się mijam z ludźmi. Ja w ogóle mam tak, że ludzie mówią mi dzień dobry w Bielsku, nie mam pojęcia, kto to jest. Nie mam pamięci do ludzi. Często zbrodnicy mówią, przechodziłeś koło nas, ale nawet nie zauważyłeś. Cały ja, przepraszam. Obyśmy tak nie minęli Jezusa. Można się tak przyzwyczaić do różnych dziwnych słów, rzeczy, określeń. Oto ktoś prawie doskonały w oczach ludzi. Bogaty, prawy, przystojny, młody. Właściwa religia, właściwa postawa, właściwe pieniądze. Jezus jednak mówi, to nie takie proste dla niego. Odchodzi zasmucony ten ktoś. Oni, kto więc może być zbawiony? Jezus rusza z tego miejsca z myślą, która jakby mówi, znów parafrazuje, to chodźcie, ja wam pokażę, kto może być zbawiony. A więc idziemy dalej, Słowo Boże. I tam w Jerychu odkrywa samotne, tęskniące za prawdą serce, które nie zna odpowiedzi, ale bardzo jej pragnie. Coś w tym kimś, w Zacheuszu, wzbudził Bóg. Bo Jezus nam odkrywa inną prawdę, którą sobie też pozwolę sparafrazować. Że choćbyś wołami ciągnął, to nie pociągniesz, jeśli ojciec nie pociągnie. Tam jest Zacheusz, bogaty Zacheusz. Popatrzmy na Zacheusza. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. To nie jest tylko werset mówiący o tym, kim on jest, ale jaki ma też problem. Zacheusz, bo ludzie go widzieli inaczej niż Bóg. Zacheusz, Zakchajos z greki,
Zakai z hebrajskiego, a co tłumaczy się i wykłada po polsku, zamiast mówić Zacheusz, moglibyśmy czytać czysty albo niewinny. Ciekawe. Mało, że celnik. Chłopie, to nie tylko celnik, to zwierzchnik celników. Mało, że zwierzchnik, to jeszcze bogaty. Czyli z tym wielbłądem i tym ułem. Kolego, nie wygląda to dobrze. I taka znaczeniowa tutaj parafraza byłaby taka, a był tam pewien człowiek o imieniu Czysty, zwierzchnik nieczystych, z trudem mogącym wejść do Królestwa Bożego. Po prostu przełożyłem słowa Jezusa. Chłop się nazywał Czysty, był zwierzchnikiem nieczystych i był bardzo niemogący wejść do Królestwa Bożego. Różnicą będzie indywidualne, wewnętrzne przeżycie spotkania ze Zbawcą. W Kościele nie ilość, ale osoba zmienia wszystko i w Panu stajemy się Zacheuszem czystym ze spotkania z Jezusem. To, co mnie oczyściło, jest spotkanie z Jezusem. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Chciał zobaczyć. To jeszcze nie jest dość. Wiecie, Herod też chciał zobaczyć. Tylko, że jeden chciał zobaczyć i poznać, a drugi chciał sztuczek. Jeden czuł, że ma pustkę, a drugi czuł, że może by się stał bogatszy, gdyby się dało. Albo bardziej wpływowy. To naprawdę ma znaczenie, dlaczego tu jestem i w którym kierunku idę. On chciał zobaczyć, a Bóg na niego spojrzał. On chciał zobaczyć, ale najpierw Bóg go zobaczył. Bóg wzbudza chęć, a człowiek reaguje. I ta wymiana kończy się zbawieniem. On chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest, a to podoba się Bogu. Czy jest kto mądry, kto by szukał Boga, mówi psalmista. Czy zobaczymy coś tutaj teraz głębiej dla ciebie? Jaki sens ma ta historia? Człowieku, jest XXI wiek, jesteś w Czechowicach-Dziedzicach. Jaki to ma tu sens? Co z tym możemy tu zrobić? Nie mógł z powodu tłumu. Wiecie, dziś też wielu ludzi nie może z powodu tłumu. Z powodu poglądów tłumu, krzyku tłumu, hałasu tłumu i tak dalej. Taki problem miał też niewidomy Bartymeusz, też nie mógł z powodu tłumu. Jeden musiał krzyczeć, bo go tłum uciszał, drugi musiał wyjść na drzewo, bo mu tłum zasłaniał. A może ktoś z nas nie może zobaczyć Jezusa, bo nam też jakiś tłum zasłania, bo zobaczyliśmy jakiś tłum, który nie jest tym, za kogo się podawał, albo jeszcze jakiś inny tłum, ale chcemy zobaczyć Jezusa, może nie masz odwagi wyjść poza duszącą wszystko religię tłumnych wydarzeń. Zachariasz był mały, ale spokojnie, panie Kulec, czy ja jestem duży? Kimże byłem, że on mnie znalazł? Kim jestem, by przez tłok historii, interpretacji i głosu ujrzeć tego, który wszystko zmienia? Powiem wam, kim jestem. Grzesznikiem, którego on ukochał, tak jak kocha ciebie. Bóg kocha grzesznika, nienawidzi grzechu. Nieraz to słyszeliśmy. Znamy też prawdę, że to nie grzech będzie w piekle, tylko grzesznik. Bóg kocha cię takim jesteś, jakim jesteś. Jedna strona medalu, odwracamy na drugą. Bóg nie chce, żebyś został taki, jakim jesteś. Bóg ma dla nas coś. Nawet taki Saul zmieni się w Pawła. Jak wiemy, Paweł w tłumaczeniu tego imienia znaczy mały, drobny człowiekczyk. Imię łacińskie właściwie. W Rzymie popularne. Paulus, czyli jedno z najstarszych rzymskich imion, znaczy w tłumaczeniu mały, drobny. W epoce klasycznej Paulus, wiecie, zaczął występować nawet jako przezwisko człowieka. Słuchaj, mały. Mówili, słuchaj, Paulus. Taki był Zacheusz. Pobiegł więc naprzód, wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Pamiętam, jak na wycieczce w Jerychu zobaczyliśmy tą sykomorę. Wiecie, ja nie wiem, czy to była ta, nie? Zawsze się śmiejemy, jeśli chodzi o Izrael. Że jak zwiedzasz takie miejsce jak Izrael, to przewodnik zawsze ma dwa powiedzenia. Mówi, wiecie, to było tu, albo zaraz gdzieś obok. Nie wiem, czy to zauważyliście. Każde miejsce, że to było tu, albo zaraz gdzieś obok. Nie wiem, czy to była ta sykomora. Ale wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć tamtędy, bowiem miał przechodzić. Jeśli
Wczoraj fajnie na spotkaniu młodzieżowym właśnie bardzo cennie brat powiedział, że no trzeba chcieć Jezusa zobaczyć, nie? Jeśli nie pójdziesz na słońce, to się nie opalisz, ja bym dodał. Czy chcesz iść na miejsce, w którym można spotkać Jezusa? Było powiedziane wczoraj u nas. I na pewno tym miejscem nie jest drzewo w Jerychu. Ja nie tam spotkałem Jezusa, bo nie tam przebywa Jezus. Ja Jezusa spotkałem o 2:14 w nocy w moim pokoju, w hotelu, wtedy robotniczym hotelu fabryki samochodów małolitrażowych. Jeśli chcesz spotkać Jezusa, to się idzie tam, gdzie się Bóg chce spotykać. Czy czujecie w Zacheuszu ten pośpiech? Pamiętam moje pierwsze chwile nawrócenia. Ludzie, ja byłem gotowy, drzewa z korzeniami wyrywać. Największą rozpaczą dla mnie był poniedziałek, bo nic się w zborze nie działo. Wtorek znalazłem grupę domową, w środę było nabożeństwo, czwartek była w innym miejscu grupa domowa, piątek jechała misja Nowa Nadzieja na usługę, w sobotę było młodzieżowe, w niedzielę nabożeństwo, tylko ten głupi poniedziałek. Nic nie było. Tak chciałem każdego dnia doświadczać czegoś. Taka była nasza pierwsza randka, jeśli mogę Gośka to tak nazwać, nie? 1100 Ewangelii po skrzynkach pocztowych żeśmy roznieśli. Ja byłem listonoszem, ona pracowała w zakładach włókienniczych. Zderzyliśmy się ze sobą na Placu Chrobrego. Ja wiedziałem, że ona chyba jest ze zboru. Widziałem ją wcześniej w zborze. Ona wiedziała, że jestem ze zboru. Ja z wielką torbą po pracy jako listonosz zasuwałem. Pastor Lorek był pastorem w Filadelfii i dał mi pieczątkę, żebym podbił. Podbiłem 1100 Ewangelii. I szedłem na osiedle karpackie wtedy roznieść te Ewangelie, wiecie. Wtedy to było legalne, kogo tam nie obchodziło. Miałem klucze do wszystkich skrzynek pocztowych, więc każdemu wciskałem tą Ewangelię. To gdzieś tam zaspokajało tą energię do tworzenia czegoś. Że jeszcze myślałem, że dziewczynie coś powiem o Bogu, bo ja już byłem stary wierzący, już 3 tygodnie byłem wierzący. A ją widziałem chwilę wcześniej, jak stała w zborze, miała łzy w oczach, mi się nawróciła się tak jak ja. Ja też płakałem, jak się nawróciłem. Myślę, to powiem, nie mogę pomóc. 3 tygodnie, to już chłop coś wie, nie? Czyli się na początku dawało, nie pije, nie pali, nie klnie, no święty, normalnie, co jeszcze można zmienić? I chciałem jej tak podzielić, jak mi powiedziała, że 7 lat jest wierzący, się taki mały zrobiłem. Ale to było to coś i widzę to w Zacheuszu, bo wiem, że to jest naturalne, to nie jest coś z nas. Ten pośpiech, wiecie, pośpiech do poznania czegoś, co czujesz, że tam jest coś dla mnie. I nie dajcie sobie też tego zabrać, jeśli to macie, bo nic nie jest cenniejszy niż ten bieg do tego, co jest sprawami Jezusa, co dotyczy Jezusa, co Jezus może zrobić. Zacheusza nikt by nie przyjął do domu. A Bóg miał dla niego coś większego niż przyjęcie go do domu. Odwiedził go i stał się Boży dom, domem Zacheusza, ten wieczny Boży dom, bo doświadczył zbawienia. Zacheusza by nikt nie przyjął do domu, bo to zdrajca, a poza tym nieczysty, do tego szef celników jeszcze bogaty. Kiedy nie możesz znaleźć miejsca na świecie, Zacheusz wpadł na pomysł, że trzeba wejść na drzewo obok drogi Jezusa. Jezus idzie w podobnym celu dla nas, na wszystkich Jego droga, dla nas wszystkich. Uniży się tak, że nie tylko umyje nogi, stanie się dla religii pośmiewiskiem, ale będzie wywyższony na drzewie i pociągnie do siebie wielu. Pobiegną ze wszystkich stron, podniesiemy głowy i będziemy musieli zdecydować, co widzimy, gdy zetkniemy się z osobą Jezusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, żyjącego. Łukasz mówi, gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, tam go ukrzyżowali. Tam widzę Pana, który jest na drzewie, poszukując, na drzewie krzyża, poszukując człowieczeństwa. Ale tu dopiero prawda się odsłania, bo gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Wiecie, co mnie kiedyś tu ruszyło, jak to czytałem? Wierzycie, że Jezus jest Król Królów i Pan Panów? I tu nie pisze, że spojrzał w dół, spojrzał w górę. Tak mnie to gdzieś ruszyło, zacząłem się zastanawiać, czemu mnie to tak rusza, że ten,
który kojarzy mi się z absolutnym majestatem, panuje nad wszystkim i wszystko przez Niego dla Niego powstało. Myślę, On ciągle zbawia, idzie, powołuje do drogi innej niż wszystko. Jezus spojrzał w górę i doszło. Tak właśnie Bóg poszukuje człowieka. Jeśli Kościół będzie patrzył z góry, to nic nie znajdzie. Czasami Kościół w historii patrzył z góry. Od lat byłem gotowy na przygotowanie wykładu, gdzieś takiego, może nie na nabożeństwo, ale takie jak mamy czasami po prostu te wykłady ze Słowa Bożego poza nabożeństwem, o Kościele, który spojrzał na ludzkość z góry. Raptem trochę ponad 140 lat po odejściu Pana Jezusa z tej ziemi Kościół, syn marnotrawny, sprzedał całe dziedzictwo pięćdziesiątnicy. Wymienił na politykę, wpływy, korupcję w cesarstwie. Około 149 lat po odejściu Pana Jezusa rozpoczynają się problemy. Jakieś 311-16 lat po odejściu Pana Jezusa ustają prześladowania i Kościół naprawdę zaczyna pokazywać, że jest w nim wielu ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o co w nim chodzi. Syn marnotrawny poszedł bardzo daleko z dziedzictwem pięćdziesiątnicy. I trochę ponad 100 lat po ustaniu prześladowań Kościół gna na piachu Koloseum pierwszego poganina, żeby go zamęczyć na śmierć za to, że nie chce przyjąć Jezusa. Rozpoczyna się mordowanie i prześladowanie ludzi za to, że nie chcą przyjąć Ewangelii. Mamy w swojej historii dość ostrzeżeń, aby pamiętać, abyś ty pamiętał i ja, że ciągle chodzi o to, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze swojego ego, swojego ja. Bierze krzyż i mnie naśladuje, mówi Jezus. Bo On patrzył w górę. Pomyślałem sobie, kiedy mył nogi swoim uczniom, nie da się myć komuś nóg i patrzeć na niego z góry. Myjąc komuś nogi, patrzy się na niego z dołu. To jest powołanie Kościoła. Kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, jako sługa, bo wtedy właśnie Bóg woła ludzi po imieniu. Z Zacheuszu nieraz przypominam naszym zbornikom, że diabeł będzie cię wołał po grzechach, to Bóg zawoła cię po imieniu. Diabeł cię zawoła, ty złodzieju, ty alkoholiku i różne inne brzydkie imiona, ale Bóg cię zawoła, Mirek, Gosia, Anetka, Andrzej i tak dalej, mógłbym każdego z was. Zawołał nas po imieniu, bo tak bardzo Bóg umiłował świat, że nie chciałby ktokolwiek zginął. W tej liczbie jestem ja, znaleziony przez Jego łaskę. Dawniej cesarze i królowie, im bardziej na wschód, tym bardziej to się działo, musieli mieć najwyżej głowę. Jak mówię, w Azji, a w niektórych krajach Azji nawet jeszcze 200 lat temu i mniej, można było stracić głowę, jeśli znalazła się wyżej niż głowa cesarza, nawet niechcąco. Ale przyszedł Jezus, Król Królów, Pan Panów i mówi, wstępujcie w moje ślady. Zejdź prędko, mówi do Zacheusza, oto dzień zbawienia. Przeżywanie Boga nie odbywa się tam, gdzie Go poszukiwaliśmy. Przeżywanie Boga nie odbyło się tam na drzewie. Zejdź prędko. Coś się zaczyna dziać. Historia nabiera jakiejś aktywności. Przeżywanie odbywa się tam, gdzie żyjemy, gdzie działamy. Bóg mówi, zejdź prędko z miejsca oczekiwania, bo ja chcę zająć się twoim prawdziwym życiem. Nie będziemy siedzieć na drzewie. Gdyby tam się to odbyło, to prawdopodobnie koło każdego budynku zborowego mielibyśmy drzewo, nie? I musiałbyś wyjść na drzewo i tam by ci dyktowali modlitwę, schodziłbyś z drzewa, zobaczyłeś. To nie o to chodziło. Chodziło o przemianę tego, kim jestem, co robię, co jest tam w środku. To nie coś w odległej przeszłości też, czy przyszłości, czy kiedyś tam, czy przez to, kim jesteś, czy kimś będziesz, ale albowiem dziś jest dzień zbawienia, albowiem dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zbawienie jest tak wielkim darem, że nie można zmarnować ani chwili. Oto słowo objawienia dla ciebie i dla mnie na dzisiejszą niedzielę. Muszę się zatrzymać w twoim domu. Czy Jezus zatrzymał się w naszych domach? Wiecie, Kościołem najbardziej jesteśmy od poniedziałku do soboty, a najmniej w niedzielę, bo w niedzielę mi jest najłatwiej być Kościołem, a wam?
Przychodzę, odpowiednia twarz. Halleluja, pastorze. Tylko moja żona wie. Jeszcze wczoraj to halleluja różnie mogło być. No nie było, ale wiecie, o co chodzi, nie? To kim naprawdę jesteśmy jako zbór, rozgrywa się za ścianami tego budynku w Czechowicach-Dziedzicach. W waszej modlitwie, w waszym naśladowaniu, w waszym stylu pracy, jazdy, działania, mówienia, posłuszeństwa. Czy Jezus zatrzymał się w twoim domu? Nie pytam, czy chodzisz do kościoła, gdzie jest Jezus, tylko czy jest w twoim domu. Jezus mówi, muszę zatrzymać się w twoim domu. Czy znamy język polski? Oto co trzeba, muszę. I to muszę zrobić coś nieprzelotnego, ale zatrzymać się. To nie coś ogólnego gdzieś tam, ale w twoim domu. Dziś mogę gościć Pana w moim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. W odpowiedzi przestał poszukiwać na drzewie, bo już znalazł. Teraz odnajduje w swoim domu. Jezus stanął przed Zacheuszem, a Zacheusz go przyjął. Kiedyś w naszym zbożu usługiwałem na temat zaproszenia Jezusa do swojego życia. I powiedziałem, nie starczy zaprosić, trzeba jeszcze przyjąć. A jeśli przyjąć, to spędzić czas. Akceptować, że teraz On tutaj jest. Jeśli ktoś z was może nie zrozumiał, o co mi chodzi, to powie w prosty sposób. Mogę cię zaprosić do siebie, nie? Mogę. Tylko, że przyjdź kiedyś, nie? Adresu mu nie dawajcie. To wtedy, wiecie, to nie jest prawdziwe zaproszenie. Jeśli chcę tego brata zaprosić, to się z nim umówię. Dam mu adres, on będzie wiedział. Ale co z tego, że go zaprosiłem, że nawet on przyszedł, tyle tylko, że mnie nie ma w domu. To nadal nie jest prawdziwe zaproszenie. Ale co z tego, nawet jeżeli przyszedł, zaprosiłem go, przyszedł, jestem w domu, on wejdzie pierwszy raz do mnie, do kawę masz w kuchni, trzymaj się, ja muszę skoczyć gdzieś, wyjeżdżam do Katowic. To też nie jest zaproszenie. Coś się musi zmienić, coś musi być, musi wejść jakaś relacja. Tak się dzieje z Ewangelią. Bóg przyjmuje nas, my przyjmujemy Boga, On zatrzymuje się w naszym domu w widoczny dla otoczenia sposób. Jak Go przyjmuję, tak też zaczynam doświadczać radości Jego obecności. Czy gratulowali Zacheuszowi znajomi? Pamiętacie z historii? Czy podchodzili do Zacheusza ludzie, mówili, Zacheuszu, gratulujemy, no normalnie... Ale ci się pykło u ciebie w domu. Nie, nic takiego. Pamiętam, jak może byłem wierzący tydzień, dwa, nie pamiętam już. To były te pierwsze moje kroki wiary. Wracałem z moją Biblią. Jako młody człowiek zaangażowany, wiecie, motocykle, muzyka punkowa i tak dalej. Nieraz wracałem pijany po tych samych schodach, klnąc pod nosem jako młody człowiek, nie zwracając uwagi na moją sąsiadkę. Wtedy zwróciłem na nią uwagę, bo się zatrzymała, tak spojrzała na mnie, na Biblię, którą trzymam w ręce i mówi, ojcze, cię w grobie przespraca. Taki fajny chłopak z ciebie był i coś ty z sobą zrobił. Dostałem gratulacje. Takie same gratulacje dostaje Zacheusz, albo ja miałem takie same jak Zacheusz. Nie gratulowali mu znajomi, nie odetchnęli, że teraz mają w okolicy kogoś uczciwego, lepiej. Czy słyszeliście, czy ile jest prześladowań kościoła? Dzisiaj brat tu wyszedł i mówił, kogoś modlimy się, żeby wypuszczono z więzienia. Gdzieś się zbiera jakiś sąd, gdzieś zasiada sąd, który ma się za kogoś poważnego, ale zamiast zadbać o obywateli i wolność swojego kraju, znęcają się nad ludźmi, którzy najmniej im szkodzą, czyli wierzącymi. W tym samym czasie w większości tych krajów dzieje się taka przemoc, taki gwałt, takie złodziejstwo i taka korupcja, że głowa boli. Nikt w tych krajach nie chce mieszkać, ale oni wolą zbierać i udawać poważnych, ważnych ludzi. Siadają teraz, będziemy sądzić. Kogo oni sądzą? Tych, którzy nigdy by im nic nie zrobili, bo nic nie widzą, nie gratulują. W takim Laosie powinni pogratulować, wierzący, że znaleźli Jezusa. To by zmieniło Laos, ale nie, oni wolą prześladować. W takiej Białorusi mógłbym wymieniać. Bo wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Jaki komentarz do takiego wersetu jest? Pasuje taki, że nieuleczalnie chorzy krytykują lekarza, że malnuje czas na nieuleczalnie chorych. Byli źli,
że chory znalazł lekarza, a głodny znalazł chleb, że złodziej oddał to, co ukradł? Pośpiech i radość gościny i przemiana wszystkiego dla Jezusa, albo szemranie i niezadowolenie z gościny. To jest to, co można tu wybrać. Zacheusz nie szemrał. Zacheusz w tym czasie, kiedy oni szemrali, pokutował. Każdy może robić wobec Bożego działania to, co chce. I ciekawe jest dla mnie, że również przypowieść o marnotrawnym synu i zagubionej monecie i owcy zaczyna się tymi samymi słowami. Faryzeusze szemrali, a grzesznicy przybliżali się do Jezusa. Tak się zaczyna tam. Zawsze to jest ten rozdźwięk. Dla tłumów i dyskutantów to był tylko kolejny dzień. Wiesz, dzisiaj jest kolejna niedziela. Streszczaj się, facet, bo już jest za chwilę 12, nie? Dla Zacheusza to był dzień spotkania. Może ty dzisiaj potrzebujesz dnia spotkania. Może Jezus jest nierealny w twoim życiu, ponieważ uznajesz go za realnego, za prawdziwego Boga. To już nie jest twój problem. Ale twój Jezus jest prawdziwy w Afryce, w Ameryce Południowej i w życiu twojego znajomego. Ale czy jest w twoim życiu realny? Czy to tylko kolejna niedziela? Co by było, gdyby Zacheusz posłuchał opinii ludzi? Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. To jest pierwszy efekt nawrócenia. Będąc jeszcze kapelanem więziennym, miałem przyjaciela. Należał do najwyższej kasty więziennej, jaka w Rosji w więzieniach jest. Miał wszystko. Siedział za 3 morderstwa, z czego jednego nie udało mu się do końca przeprowadzić, bo osoba przeżyła. We wszystkich 3 przypadkach, czy w 2 przypadkach odciął w ogóle głowę od tłowiu, zarżnął po prostu ludzi, a w jednym poderżnął gardło i myślał, że zabił, ale nie zabił. Należał do tak zwanych, w rosyjskich więzieniach się nazywa blatny. Kiedy przechodzili korytarzami, za samo spojrzenie mu w oczy musiałeś mu zapłacić albo mogłeś zostać pobity. Kiedy wchodzili do stołówki, to jeśli się zatrzymał koło jakiegoś stołu, musiałeś odejść, bo on tu będzie siedział. Jesteś nikim. To są oni. Elitka. Myśmy nigdy na nich nie zwracali uwagi. Czy ja się uczyłem wtedy, byłem, że tak powiem, drugim pastorem. Miałem przyjaciela, który był pierwszym. Estońskiego pastora, który mi pokazał, jak się głosi Słowo Boże trochę. Że trochę to ja się od niego nauczyłem, on mi bardzo pokazał. Któregoś dnia, nie, może wam to nawet opowiadałem, to jest taka moja historia, gdzie człowiek nie wymyśli nowych świadectw, mam te, co mam, więc musicie wysłuchać jeszcze raz, jak ktoś słyszał. Tak, mam wrażenie, że to tu mówiłem już. Któregoś dnia roznieśliśmy takie zwykłe gedeonitki. Pamiętacie te niebieskie, malutkie gedeonitki? Po prostu dostał. Tamtego czwartku przyszedł na nabożeństwo. Ja wiedziałem tylko, że to jest blatny i że parę razy się przyglądali nam. Ale przyszedł przewieszony ręcznikiem i powiedział, czy coś może zrobić. Wszedł do naszej więziennej kaplicy. Mieliśmy około wtedy nas już było około 100 może. Potem wyrośliśmy bardziej. Byliśmy w więziennej zonie tak zwanej. U nas nie ma zonu, u nas, wiecie, są cele. Tam są tak zwane zony. Bardziej by wam to przypominało coś, jak widzieliście w Muzeum Birkenau, jeśli ktoś był, że są baraki i ludzie mogą się poruszać między nimi. Tak wyglądają zony na wschodzie. I właściwie co ja mogłem zrobić, czy pastor? No co chcesz, nie? On poszedł, wziął miednicę i z przodu mieliśmy chyba z 3 nawróconych homoseksualistów, którzy naprawdę się nawrócili. Igor przepasał się, ściągnął im buty. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy buty i skarpetki więźnia, który nie ma wody bieżącej. I umył im nogi. Dla blatnego umyć nogi homoseksualiście w więzieniu to jest absolutny spadek na samo dno i albo jeszcze głębiej. Stał się nikim w oczach wszystkich. Nie powtarzałem z nim formuły przyjęcia Jezusa. Nie wiem, co się stało, ale z drżeniem zapytany przez nas, czemu myjesz nogi ludziom, którzy przekreślają nawet twoje bezpieczeństwo, twojego życia, zostaniesz za to pobity i na pewno nie będziesz mógł dotykać stołu, gdzie siedzą twoi kolesie, bo będzie ten stół uważany. Oni mają różne prawa. Główne te prawa poniżają innego i słabszego. A on
on z drżeniem przeczytał i mówi, wiecie o tym, że ten, co z nieba przyszedł, umył nogi ludziom? Wiecie, on nam tłumaczył, że Jezus umył nogi ludziom. Bo go to tak, mogę użyć tutaj trochę bardziej mocnego słowa, rąbnęło, że myślał, że my tego nie zauważyliśmy. I zaczął nam to tłumaczyć. Wiecie, że tam pisze, że on nogi umył? Dla niego to był najważniejszy fragment. Pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś się nawrócił z fragmentu słowa, że Jezus umył ludziom nogi. Myślałem, że inne wersety są tego. Bóg użyje, co chce. Został skrytykowany, został pobity. Jak mówią Amerykanie, make long story short, stał się jednym z diakonów i kaznodziejów naszej wspólnoty. Szemranie czy spotkanie? Decyzja czyni pokutę realną. Pokochał Boga, ale jeszcze coś się stało. Wiesz, jaki będzie ważny znak, że naprawdę poszedłeś za Jezusem? Nie to, że sprawdzisz na stronie, co pastor zamieścił, w co wierzymy jako Kościół. Wiecie, my kościoły to mamy tam, znowu powiem po śląsku, kupę różnych fajnych rzeczy, w co my wierzymy. Tylko, że nie stosujemy. Nie po tym się poznaje prawdę o Bożym człowieku, o sobie. Że tam w twoim kościele pisze, a to wierzymy, to Czechowice wierzą w to, a my w Filadelfii to wierzymy o... Wiesz, po czym poznasz? Nie możesz kochać Boga, który kocha ludzi, jeśli tylko kochasz Boga, a nie kochasz ludzi. Usłyszeliście mnie? Nie da się kochać Boga, nie kochając ludzi, przynajmniej tego Boga objawionego w Chrystusie. Pokochał Boga, ale pokochał też ludzi. Stwierdził, że jego życie nie skupia się wokół jego religijnego ego i że od tej pory będzie bardzo religijny, ale ludzie nadal niech się trzymają z daleka, ale od tej pory jego ego umiera i oddaje ludziom to, co skrzywdził. Oddaje, postępuje według zakonu, ja wiem. Ale jego pokuta to nie jest jakieś mgliste kochanie Pana Boga. To miłość wobec ludzi, którym wcześniej dobra nie czynił. To jest prawdziwe przemienianie świata. To jest to, co w wielu świadectwach dotknie ludzi, kiedy wam powiedzą, dlaczego tu przyszli. Powiedzą, ponieważ poszukiwałem, ponieważ czułem pustkę. W wielu miejscach Kościół odpowiada na pytania, których ludzie w ogóle nie zadają i zaspokaja potrzeby, których ludzie nie mają albo które można zaspokoić gdzie indziej. Ale Zacheusz spotkał nie prawo, spotkał Jezusa i zaczął iść w jego ślady. Zaczął miłować. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Ostatnią rzeczą, jaką by faryzeusze lub religia powiedzieli o Zacheuszu, to że to jest syn Abrahama. Za to można było dostać w Jerychu. On sobie mógł zbudzić synów Abrahama z kamieni, ale wybiera Zacheusza, wybrał ciebie, mnie, przez wiarę. Mówi mu czysty, bo tak ma na imię i nazywa go synem Abrahama. Faryzeuszy tak nie nazywa. Jezus przyszedł, by odnalazć to, co zginęło i znalazł Zacheusza, znalazł mnie, znalazł ciebie. Oto jednak zbawienie jest dla każdego, kto chce je przyjąć. Bóg nie jest w nim ograniczony naszym złem, przeszłością czy pochodzeniem. Jest tylko ograniczony naszym chceniem. Bo Ewangelii nie da się przyjąć gwałtem. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest miłością, a miłość i gwałt nie mają z sobą nic wspólnego. Miłość nigdy nie bierze, miłość zawsze daje. Jeśli chcesz przyjąć Boga, musisz Go po prostu przyjąć. Nie możesz nic dać, bo każda miłość, którą się otrzymuje za to, że się dało, ma nazwę prostytucja. Prawdziwa miłość daje i nie pyta, co może wziąć. Prawdziwa miłość tak się właśnie objawia. Nie da się zbawienia karnie zarządzić. Ono ma małe wymagania, które przerastają tylko pychę, ale nie przerastają twojego stanu, jeżeli uwierzysz w Jezusa. Trzeba dostrzec swoją nędzę i zgubienie. Trzeba przyjść z tym do Jezusa. Wszystko. Tak i amen. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. To zginęło mnie ruszyło ostatnio. Greckie apolimi. Jest źródłem. Zginęło. O ludzie, czasami jak sobie wejdziesz w język oryginalny, dopiero widzisz, jaki Bóg jest wspaniały. Wiecie, to jak bardzo to słowo oddaje, bo my tak czytamy, no zginęło, nie? I się nam bardziej kojarzy, zgubiło. Ale bardzo w Grece to słowo oddaje dzieła diabła i to, co przyszedł zniszczyć Jezus diabłu i zmienić. Wiecie, to słowo apolini w Grece oznacza zniszczone.
przyszedł znaleźć to, co zniszczone. Inne bliskoznaczne, czy nawet dokładnie to znaczące wyrazy, bezużyteczne. Przyszedł znaleźć to, co bezużyteczne, zrujnowane, przyszedł znaleźć to, co zrujnowane, zabite, przeznaczone do uśmiercenia, zgubione albo przegrane. To jest znaczenie tego słowa zgubione, które my tak sobie czytamy czasem lekko. Czy znalazł? Mnie dotykają w tej historii słowa, o których zamarzyło mi się. Muszę się zatrzymać w twoim domu. Te słowa zmieniają wszystko. Zacheusz poszedł tam na ulicę, jak my dziś na nabożeństwo, ale wysilił się i uwierzył w spotkanie. I wiesz co, Zacheusz z tego spotkania wrócił do domu z Jezusem. Czy ty wrócisz z Jezusem? Ktoś powie, bracie, ja tu chodzę od lat. Okej. Co jest twoim największym problemem dzisiaj w twoim wzroście? Czy po roku bycia tutaj możesz powiedzieć, jestem bliżej Jezusa, podrosłem? A może masz problem, może jest nim strach? Depresja, oszustwo, pornografia, kłamstwo, gniew. Nie będę wymieniał wszystkiego. Ty wiesz, potrafisz zbudować takie zdanie. Moim największym problemem, Mirek, przy wzroście z Jezusem jest i potrafiłbyś mi to powiedzieć, bo problem się czuje. A co by było, gdyby się pomodlili, żeby dzisiaj właśnie Jezus tym tylko się zajął? Tym jednym. Żebyś spotkał go i wrócił do domu i wracając do domu z żoną, z mężem, z dziećmi, sam mógł powiedzieć Bogu czy tym, którzy z tobą będą w aucie, dzisiaj wracam do domu i Jezusa spotkałem na tej płaszczyźnie, w tym problemie. Wiecie, jak Zacheusz wraca do domu, nie wracajcie tak jak dzieci z samochodem. Wraca jak rakieta, jak torpeda. Ja będę jechał przepisowo. Wpada do domu prawie z drzwiami, zmienia wszystko. Nie wyrzuca grzeszników. On właśnie nie doświadczył religii Jezusa. Gdyby doświadczył religii, to wiecie, wróciłby do domu i przekładając teraz na polski kontekst, nie żydowski, ściągnąłby obrazy. Won z mojego domu, ty palaczu, ty pijaku, won, grzesznicy, teraz będę się modlił. To nie jest żadne nawrócenie, to już było w historii. Nic nowego pod słońcem. To się inkwizycja nazywało. Mieli takiego faceta, wiecie, z Boże. To żona mówi, bracie, dawno chodziła, ale wszystkie obrazy powyrzuca. Prześladuje całą rodzinę. Nikt już do nas nie chce przychodzić, bo wszyscy słyszą, że są plemieniem żmijowym, nasionami Kaina i tak dalej. To nie jest nawrócenie, to nie jest spotkanie z Jezusem, to jest spotkanie z czymś innym, czego Bóg w ogóle nie ma. Nie, on wraca do domu. Jego przemiana rozpoczyna się nie od ubliżania grzesznikom, bo sam jeszcze przed chwilą był w tym samym klubie. Nie od przemalowania domu, bo on teraz będzie mieszkał w domu w takim kolorze, jaki jest właściwy, ale zamienia się w przywrócenie miejsca królowania Chrystusowi w tym, co było jego problemem. Czyli korupcja, złodziejstwo, to, co komu zabrał, to, co w czym kogo oszukał, to był jego problem. Jaki jest twój? W czym dzisiaj musisz wrócić do domu i zrobić porządek? Może nie da się z tobą rozmawiać i dlatego żona czy mąż z tobą nie rozmawiają, bo się zwyczajnie nie da, bo jesteś nerwowy. Może nie da się z tobą nic zrobić. Może nikt ci nie może powierzyć nic. Może coś innego. Ja nie przyszedłem tu, wiecie, jakiś palec wyciągać i was osądzać. Chcę tylko spytać, ty najlepiej wiesz, co sprawia, że minęło 365 dni i nie możesz powiedzieć, że Jezus jest dzisiaj bliżej mnie i bardziej go znam niż rok temu. U Zacheusza zmienia się cały dom. Już Bóg nie jest gdzieś tam w świątyni. Teraz świątynia dzieje się w życiu Zacheusza, w jego domu. On się cieszył, inni szemrali. On wrócił do domu z Jezusem. Oni poszli do domu jeszcze bardziej szemrający niż wcześniej. Jak dziś wrócisz do domu? Taki sam? Bo już nie wierzysz? A może uwierz, proszę. Wiele rzeczy, z którymi walczysz, my też mieliśmy. I Bóg je zmienił. Wiele rzeczy, którymi myślisz, że nie możesz wygrać. W kościele są ludzie, którzy z tym wygrali. Może to jest bieda, która cię ciśnie. Widzisz, jak inni zmieniają samochody, buty, a ty ciągle w tych samych od 3 lat, bo nie masz. Może oddzielenie od Boga to jest to, co cię ciśnie. Widzisz, jak inni przeżywają, cieszą się, a ty nie możesz przestać tego czegoś robić. I to jest to coś, ja nie wiem, co to jest. Mógłbym listę wymienić, co może człowiek robić, żeby się oddzielać.
Od Boga nie oddzielają nas mury, metry, kilometry, odległości czy lata świetlne. Biblia mówi, że od Boga oddziela nas grzech. A Jezus mówi, że przyszedł to załatwić, zniszczyć, usunąć. Dla faryzeuszy tacy ludzie jak Zacheusz byli czymś, co się pląta i przeszkadza. Dla Jezusa byli tym, czego szuka. Jezus cię szuka. Dla Jezusa nie masz wykształcenia wyższego albo podstawowego. Nie mieszkasz w biednym lub bogatym domu. Dla Jezusa jesteś kimś, kogo On widział zanim myśmy Go zdradzili, zanim myśmy Go ukrzyżowali. On nas ukochał, zanim się urodziliśmy, mogę powiedzieć. Baranek Boży, 800 lat przed krzyżem, Izajasz ujrzał w sercu Boga Baranka Bożego idącego na krzyż. Co z tym zrobisz dzisiaj? Lubicie trochę historię Kościoła? Coś wam powiem na koniec. O Zacheuszu już nie usłyszymy w Biblii. Nie mówi Biblia nic o nim więcej. Gdzie poszedł? Co zrobił? Mamy tylko jakieś zapiski w różnego rodzaju greckich i rzymskich pismach, dokumentach. Czasami tylko poszlaki, małe ślady. Podobno został biskupem Cezarei. Podobno, to nie jest coś, co podaje do wierzenia. Ciekawostka. Ustanowiony nawet podobno przez apostołów na ten urząd. Tak twierdzi pseudo-Klemens. Inni mówią, że głosił Jezusa i został stracony w Hauranie. Jeszcze inny dokument znaleziony mówi, że podobno zmarł jako pustelnik nauczający przybyszów słowa na terenach dzisiejszej Francji. Nie wiem, to są tylko jakieś poszlaki, podobieństwo imion, zachowań i świadectw zapisane w dokumentach Kościoła, ale w Bożym sercu zapisał się mały, wielki człowiek, który wyszedł na drzewo, bo tak bardzo chciał zobaczyć, że przestało go obchodzić, kto się z niego śmieje. Kiedyś czytając tą historię, zamyśliłem się nad nią. Absolutnie nie wiem, skąd przyszły mi do głowy te dwa drzewa. Zobaczyłem Zacheusza, który szukał Jezusa i wyszedł na drzewo. I zobaczyłem Zbawcę, który został przybity do drzewa, wywyższony, pociągnął wielu. I pomyślałem sobie, tak mnie to uderzyło, bo wiecie, mówiłem wam wcześniej, Jezus spojrzał do góry na Zacheusza i zobaczyłem, że jedyny moment, kiedy Jezus z góry spoglądał na ludzi, to było z krzyża. A zawsze w innym miejscu służył, kochał, obdarowywał swoją miłością. Pomyślałem sobie, niezwykły jest mój Pan i tyle mi brakuje. Tyle razy muszę mówić członkom mojego zboru, przepraszam. Tyle razy muszę mówić, przepraszam mojej żonie, mojej córce, moim dzieciom, przyjaciołom. Taki jestem, ale nie chcę taki być. Nigdy nie wypowiem tej największej herezji Kościoła, jaką można żyć, mając wszystkie poukładane teologiczne klocki. Wiecie, jak ta herezja brzmi? A wiesz, ja już taki jestem, pastorze. To znaczy, że cała inna ułożona teologicznie prawda nie ma dla ciebie sensu. Nie jesteś taki. Bóg ma dla ciebie coś dużo lepszego. Nazywa się to pokuta i wpuszczenie Jezusa do tego. Nie zrobię dziś wyzwania do przodu, ale jestem pobudzony, aby się pomodlić ze zborem. I zrobić to, nieraz to robię w Filadelfii czy w miejscach, które odwiedzam, na sposób wczesnego Kościoła. Bo przecież Kościół jest po to, żeby się modlić. Najbardziej przeszkadza mi w mojej drodze z Jezusem i tu ty wiesz, co tu wpisać. Jeżeli masz coś takiego, nikt cię nie będzie pytał, Bóg to wie. Jeżeli nie masz, jesteś dziś tutaj, aby się modlić, jesteś tu, aby służyć. I chcę poprosić tych z was, którzy potrzebują modlitwy, żeby podnieśli rękę, innych, żeby spojrzeli na nich, zapamiętali i ty nie musisz wiedzieć, co to jest, ale przynieś w modlitwę twojego brata i siostrę. Będzie chciał, to ci może kiedyś powie. Może będziesz pobudzony, żeby go odwiedzić i mieć duszpasterską rozmowę. Może
po prostu sam czujesz, o kogo się należy dziś pomodlić. Może dziś nie chodzi o ciebie w ogóle. Kto z was potrzebuje modlitwy? Podnieście rękę, niech zbór widzi. Inni rozejrzyjcie się, miejcie odwagę popatrzeć do tyłu, zobacz, kto to jest. Kto w naszym zgromadzeniu dziś potrzebuje modlitwy? Powstańmy. Ojcze, przychodzę dziś w imieniu Jezusa i podniosłem rękę. Podniosłem moją dłoń, Panie, abyś... Ja wiem, że Ty widzisz moje serce, ale chciałem Ci też pokazać, że tak bardzo Cię poszukuję i tak mi trudno z tą rzeczą, z tym czymś. Panie, Ty jesteś moją nadzieją, moją siłą. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj o zdolność, o posilenie, o mądrość, o prowadzenie, oświecenie, pouczenie, napomnienie. Nie chcę zasmucać Twojego Ducha Świętego. Nie chcę, aby mnie coś oddzielało od Ciebie. Nie chcę nie nadawać się do tego, co Ty dla mnie zaplanowałeś z powodu swoich egoizmów, przyzwyczajeń, uczynków, związań. Przychodzę dziś do Ciebie, poprowadź mnie drogą do wolności. Poprowadź mnie drogą przez modlitwę, rozmowy, wyznanie grzechów, cokolwiek to ma być. Dzisiaj Ci chcę powiedzieć, zrobię to, bo wybieram Ciebie niż to. Wybieram Ciebie bardziej niż to. Wybieram Twoją wolność bardziej niż wszelką niewolę. Chcę dziś wrócić do domu inny. Wracam do domu, do którego zapraszam Jezusa. Wracam do życia, w którym w tym miejscu chcę mieć Jezusa. Amen. W imieniu Jezusa. Amen. W imieniu Jezusa.